Siema, cześć, dzień dobry, Paweł Kapusta, Mateusz Skwierawski witamy w programie Damy z siebie wszystko. Wspominamy czasy starego widzewa, wielkiego widzewa, trenera Janusza Wójcika i porozmawiamy o losowaniu grup mistrzostw świata, które już w piątek. A naszym dzisiejszym gościem jest człowiek, który w latach 90. był gwiazdą reprezentacji Polski i właśnie tego dawnego widzewa, Sławomir Majak. To co, zaczynamy. Zaczynamy. Oh. <śleszy> Sławomir jak jest naszym gościem. Witamy, Państwu Witam. Witamy, witamy. Co u pana w ogóle słychać, bo wielu reprezentantów Polski pojawia się w Polsacie, TVP, we wszystkich telewizjach. Pana nie ma. Może niech Pan powie, co u Pana słychać. Jakby te zaległości chyba na nadrabia za mnie syn. Natomiast ja obecnie staram się zajmować tak na poważnie już um, trenowaniem do zespołów to seniorskim. Jestem akurat na etapie, akurat dzisiaj czekam na, na wyjazd do Białej Podlaskiej, gdzie czekają mnie wstępne egzaminy na UEFA Pro. Panie trenerze, można tak powiedzieć? Od 13 lat już się zajmuje się pan trenerką. Od czego to się zaczęło, i jak to właśnie wygląda i do, dokąd to zmierza? Ja myślę, że to jest naturalna droga, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli chodzi po zakończeniu to kariery, to piłkarskiej. Coś, coś trzeba z tym czasem i samym sobą wziąć i zrobić, więc ja postanowiłem, że w tym kierunku będę się spełniał. Miałem wzloty i i upadki, jeżeli chodzi o tą profesję, ale wydaje mi się, że, że moim takim marzeniem jest, żeby właśnie gdzieś zaistnieć za nie tylko na poziomie czwartej czy trzeciej ligi, ale wyżej. I do tego też między innymi są potrzebne uprawnienia UEFA Pro. Natomiast wydaje mi się, że, 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 że to, co chcę zrobić, na pewno chciałbym być przynajmniej na takim, na takim samym poziomie trenerem, jakim byłem kiedyś, to zawodnikiem. Czy mi się to uda, oczywiście czas, czas pokaże. Dzisiaj jest pan trenerem Sokoła Ostruda, tak. trzecia liga. Rzuciliśmy okiem w tabelę trzecieligową, no i nad kreską, nad kreską. Czyli nad kreską... Jest, jest w miarę OK. Tym bardziej, że w ostatniej kolejce można powiedzieć spory sukces, bo Zero do zera na tak. bardzo ciężkim terenie w Łodzi z Widzewem. Mamy ten malutki, jak, jak, jak wspomniałeś, mamy ten malutki margines nad, nad kreską, a też ja obejmowałem zespół w trakcie rozgrywek, więc staramy się z tego, z tego małego kryzysu na pewno wyjść na prosto. Wiadomo, że takim jakby głównym czynnikiem, który to może spowodować będzie na pewno to wiosna i przygotowania to zimowe. Wtedy się wszystko rozstrzygnie. Natomiast ostatnie wyniki na pewno napawają optymizmem. Tak jak wspomniałeś, bardzo cenny dla nas Wyjazdowy punkt na widzewie przy 15 tysiącach to ludzi. Cieszymy się z tego punktu, bo na pewno na niego zasłużyliśmy, ale przyjmujemy go też z pokorą, bo wiemy, że czeka nas na pewno ciężka wiosna. A tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo w Polsce jest coś takiego jak karuzela trenerska, na którą bardzo trudno wskoczyć, jeżeli chodzi o, mhm. o ekstraklasę. Czy pan to też odczuwa? Bo chciałem zadać pytanie, kiedy pana zobaczymy w ekstraklasie na trenerskiej ławce, ale to chyba nie jest takie proste. Nie jest takie proste, wszystko jest uwarunkowane jednak tymi uprawnieniami, tymi, tymi licencjami. Ja na tą chwilę mam licencję UFA, a tak jak powiedziałem, do prowadzenia drugiej, drugiej pierwszej i jak jest potrzebna, to, to licencja UFA Pro, staram się o nią. Miejmy nadzieję, że dzisiaj i jutro te egzaminy potoczą się po mojej myśli wtedy być może w jakiejś tam niedalekiej przy, to w przyszłości będę mógł się pokazać to kibicom na wyższym to yy, poziomie. Jeżeli chodzi o tą karuzelę, ona jest niewątpliwie yy, w Polsce chyba szczególnie nie mają prezesi większej cierpliwości swoich trenerów. Wczoraj też będąc w Warszawie u syna, oglądając jego program w Eleven Sport bardzo długo był rozpatrywany kontekst to ten, ten w kolonii, gdzie po 13 do kolejka tylko dwa, dwa punkty, ta cierpliwość, a szczególnie jakby tu wstawiennictwo tych, tych zawodników za, za, za trenerem jest. U nas tej cierpliwości brakuje, a czasami to, to przeszkadza w takiej, w takiej pracy z drużyną. A pan wcześniej może miał jakieś zapytania właśnie z drużyny Ekstraklasy? Z drużyny Ekstraklasy nie, ale z pierwszej ligi tak. Natomiast no, zawsze na, 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 jakby na, na przeszkodzie stawała ta licencja UEFA Pro, a nikt nie jest teraz wiadomo, kiedyś to było, można było to, to robić na, na zasadzie słupa, że, że zatrudniała się osobę gdzieś związaną z klubem, która miała tą, 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 tą licencję i, i, i podpisywała się. Natomiast teraz gdzieś te, gdzieś te przepisy są bardziej, bardziej to rygorystycznie przestrzegane, więc te, te uprawnienia trzeba mieć. Nie, to niewątpliwie wiadomo. No, ja sobie zdaję, zdaję sprawę, że czasy. Czas, biegnie ja, nie staje nie, nie się teraz y, to y, młodszy może jako człowiek y, powiedzmy już ten wiek jakiś jest, w, powiedzmy to średni jako ten cały czas się jeszcze wszystkiego to uczy, ale myślę, że już najwyższa, pojaźń, jeżeli się chce w tym środowisku zaistnieć na wyższym to poziomie, pora zacząć pracę też w wyższej lidze. No właśnie czas biegnie. 20 lat temu grał pan z Widzewem w Lidze Mistrzów, a w ostatniej kolejce przyjechał pan z Sokołem na Widze właśnie zremisował 0-0. Ten sam trener, ta sama drużyna, no tylko poziom rozgrywki trochę mniejszy. Się I, i, na i, I na pewno inny stadion, tak? Stadion robi wrażenie coś wspaniałego tam grać. Ja tam gram w przeciągu ostatnich kilku miesięcy po raz drugi. Pierwszy raz udało mi się tam wygrać, jeszcze prowadząc Finish park in Nowe Miasto Lubawskie, gdzie to zwycięstwo nas, na widzę, przybliżyło do awansu do drugiej ligi. W ostatnich to dniach to remis to z Sokołem. Na pewno wspaniała atmosfera, wspaniałe przyjęcie mojej osoby przez kibiców, co wzbudza ogromny to sentyment, a się łezka wokół to kręci, bo to skan skanowanie mojego nazwiska na to, 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 to na trybunach to na pewno powoduje, że człowiek się, się Czuję doceniony, chociaż ja tam grałem bardzo krótko, jednak ten okres, który tam spędziłem był na pewno bardzo udany i dla mojej to, to kariery był to ogromny krok, krok w przód. Ja się zastanawiam, jak wyglądało spotkanie z Franciszkiem Smudą, no bo to był Pana trener wtedy w tak. Widzewie. Ostatnio spotkaliście się właśnie na tej trochę innej płaszczyźnie. Powspominaliście, czy bardziej z dystansem Franciszek Smuda do Pana potrzeb? To znaczy, powiem szczerze, że nie było zbytnio czasu, żeby tak porozmawiać sobie w cztery oczy, bo, bo bo praktycznie. Będąc na Stadionie Widzewa spotkaliśmy się tylko chwilkę przed już samym wyprowadzeniem to, to zespołu z tunelu na Murawę i potem krótko po meczu podziękowaliśmy sobie, natomiast nie miałem możliwości jakby skonfrontować się z trenerem na konferencji prasowej, bo jest ona oddzielna, raz w pierwszej to wersji dla trenera gości, potem dla trenera gospodarzy, więc... a potem nie wiem czy z tego powodu, że trener to zremisował, czy po prostu to nie było czasu, myśmy też szybko się po prostu ogarnęliśmy w tej, w tej szatni, bo czekała nas, nas daleka podróż do do, do domu, ale sentyment na pewno ogromny. Do ten raz młode przede wszystkim ja mu bardzo wiele zawdzięczam i zawsze w każdym to wywiadzie podkreślam, będzie może jakaś okazja w innym terminie się spotkać, żeby to więcej tych swoich powiedzmy spraw wymienić w cztery oczy. To nie przemycił trener do, do pana żadnego zaproszenia na kolację. Nie, no po, po, po prostu ja będąc tam na stadionie jeszcze, będąc tam pierwszy raz w czerwcu. Naprawdę można tam zabłądzić tyle zakamarków, tyle tych oryga, że bez, bez ochrony to nie można trafić z konferencji do swojej to yy, szatni. Natomiast no ja powiedziałem yy, ten kontakt telefoniczny jest, natomiast uważam, że na pewno będzie jeszcze jakaś możliwość spotkania się w oczy i porozmawiania spokojnie na tematy, które miały tam miejsce 20 lat temu i na te tematy, które są obecnie. My no przygotowując tak. się do tego programu odpaliliśmy YouTube. Pisaliśmy pana nazwisko. Wie pan, która konkretnie bramka na pewno na samej górze się pojawia? No, chyba Legia i potem Brędby albo na odwrót. Na odwrót. Na odwrót. Brand, Ma pan czasem takie, takie chwile, że sobie kasetę z VHS-em. Wrzuca i ogląda. Nie mam takiego sprzętu, żeby to tworzyć, ale tak jak powiedziałeś, to, to korzystam z tego YouTube'a, więc jest to, jest to ogromna rzecz, bo, 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 bo te fragmenty, gdzie zresztą to szczególnie komentarz pana, pana, pana Tomasza, no, powoduje te dodatkowe emocje i nie tylko chyba u mnie, ale też wtedy grając u kibiców, na pewno to była wspaniała rzecz. Nie, nie zawsze się, się zdarza, że zespół, który przegrywa 3-0 i praktycznie jest do 60 minuty bez przyswojego sztycha. Na na boisku potrafi z tego presji wyjść i, i, i w perspektywie jakby tych najbliższych 30 minut to spowodować, że awansuje się do Ligi Mistrzów. Wspaniałe przeżycie. Każdemu piłkarzowi to życzę wysłać tego hymnu przed meczem. Jest to wspaniała rzecz i niewątpliwie rzecz, która, która no zostaje w tym, w tym to CV i nie da tego się wykreślić ani tym bardziej zapomnieć. A jak pan w ogóle może wytłumaczyć fenomen dzisiejszego widzewa, klubu trzecioligowego, który jednak na swoich meczach gromadzi no, praktycznie komplet widzów? Y na pewno z ma swoją historię i to niewątpliwie tą historię pisało, pisano gru, grubymi głoskami. To lata 80. wiemy, epoka Bońka, Smolarka, Monarczyka, żmudy. Natomiast te lata 90., -te, tak jak powiedziałem, to są te moje czasy, gdzie też prak to praktycznie do zdobycie dwa z rzędu mistrzostwa. Yy, awans do. Ligi Mistrzów, więc te sukcesy na pewno były, natomiast ten fenomen, który jest dzisiaj, nie wiem na ile pomaga w tym stadion, a na ile pomaga w tym ta wiara tych kibiców, że w końcu ten widz ma się odrodzić. No, po drugiej stronie jakby tej granicy mamy też łódzki klub sportowy, który też powoli, powoli się odradza i też w tym, w, tym, w tej rundzie osiąga bardzo fajne to rezultaty, jeżeli chodzi po awansie do, do i kto wie, czy rok nie będzie w pierwszej. Natomiast no, myślę, że ta piłka w Łodzi powoli się odradza po tych ogromnych to problemach, po tych degradacjach czy karnych, czy innych, czy czysto sportowych, to się wszystko odradza i miejmy nadzieję, że za kilka lat ten okręg łódzki będzie znowu potęgą. Wspominaliśmy fajne czasy, czasy wizy, wizy mistrzów, no ale niestety tydzień temu e, doszło do, do smutnej e, sytuacji. Zmarł trener, były selekcjoner reprezentacji Polski, e, Janusz Wójcik. E, Janusz Wójcik, u którego pan grał zarówno w kadrze, e, jak i w jednym z e, klubów cypryjskich. Jak pan wspomina w ogóle e, tego szkoleniowca barwnego? Bardzo tak powiedzieć, bardzo bawna postać, yy, bardzo też kontrowersyjna, a jednocześnie charzymatyczna, która pozostawiła niewątpliwie ślad w polskiej piłce. Zresztą to jest ostatni ten, który, który zdobył medal na ważnej imprezie, czyli na Olimpiadzie w Barcelonie. Na pewno osoba trenera Wójcika wzbudza wiele kontrowersji do dnia dzisiejszego, na pewno jest to osoba, która, która była ogromnym motywatorem, przynajmniej ja, ja to odbieram tak, ta jako za, to zawodnik, który siedział w szatni i miał możliwość trenowania. No, trener Wójcik jakby mnie bardziej odkrył do, do kadry, pozwolił mi grać w większym wymiarze cza, postawił czasowym, postawił to, to na mnie i, i myślę, że nie, może to się nie przyłożyło na jakieś wielkie awanse do wielkich imprez, bo niestety no, w tamtych czasach mieliśmy o, o, ogromnego pa, e, pecha, biorąc pod uwagę losowania. No, były to w, w, w ówczesnym czasie czy Włochy, czy Szwedzi, czy Anglicy no, nie, to nie byli do, do przeskoczenia. W następnym jakichś tam kilku latach, gdzie ten kontakt jakby troszeczkę się urwał, e, propozycja z Anarchozy, z Fama Gustanacy, gdzie ten właśnie ze też już nieżyjącym Andrzejem czy Czyżniewskim objęli ten, ten klub i zrobili ten, ten Zaciąg tej starej tokady, czyli ja, Radek Michalski i, i Wojtek Kowalski. Też spędziliśmy kilka fajnych to, yy, to miesięcy. Szkoda, że ten to Wójcik w tym, w tym momencie też nie podziano tego to dłużej, ale to mówiliśmy o tym już na początku programu te cierpliwości prezesa, szczególnie tych on, o naturze po, yy, południowca się kończą bardzo szybko i nie, i nie było nam dane dłużej współpracować. Oczywiście utrzymy, utrzymywaliśmy kontakt z nami, to yy, w Wójcikiem, ale wiadomo siłą rzeczy gdzieś te drogi się potem rozchodzą. Legendy krążą o trenerze w Wójciku, jeżeli chodzi o współpracę z zawodnikami i o to, co się działo w szatni. Był taki mecz, graliście, reprezentacja Polski grała na wyjeździe, przegraliście 0-3. Pan tam dostał czerwoną, czerwoną kartę. Z Gruzją, z z dokładnie. Tak. Jak, jak wyglądało później? Yy w szatni. Czy ktoś miał ja to że pamiętam, pamiętam, czy, właśnie... czy było dużo krzyku? Bo z tego, co ja, z tego, co ja wiem, to podobno Janusz Wójcik bardzo, bardzo lubił krzyknąć. Tak jak powiedziałem, jest osobą, która na pewno nie była cicha. To, co myślała, to mówiła i, i, i przekazywała to w szatni. Obejmując kadrę, to Wójcik rob, to, to robił taki progres. Pamiętam pierwszy mecz chyba ze Słowenią 1-0, potem z Wągrami 2-0, 3-0 z Mołdawią bodajże. I jechaliśmy na kolejny mecz za trzy dni do Gruzji i tam porażka 0-3. Tak jak wspomniałaś moja czerwona karka bodajże w 60 minucie już przy wyniku 0-1. Na pewno nie ułatwiła to zespołowi jakby lepszej gry i przegraliśmy w konsekwencji 0-3, ale to tak nie można też odbierać, że trener po meczu wszedł i jakby nas tak w cudzysłowie zbluzgał. Nie, nie, no zdawał sobie sprawę, że w tym meczu byliśmy to słabsi, ta porażka była zasłużona. Jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do bieżących tematów i reprezentacji Polski i losowania grup mistrzostw świata. Cypr. Mieliście tam bardzo ciekawą e, ekipę. Woj... Nie wiem, o, już, się, o, pan Wojtek już Wojtek się pan Już się Wojtek Kowalczyk, i tak dalej, i tak dalej. Podobno była jakaś ciekawa historia związana z, właśnie z Wojciechem Kowalczykiem i z jego powrotem ze świąt na, na Cypr. To prawda czy nieprawda? Nie pamiętam. powiem ci nie pamiętam, jeżeli ja pamiętam taki powód Wojtka po przerwie letniej, Aha. że bardzo przyjechał taki. Napakowany bym powiedział, nie ten Wojtek, I, i co wyjeżdżał, tak? <grym> nie mięśniami troszeczkę nam y, przytył, ale, ale, ale Wojtek miał ten problem, jeżeli się nie pilnował, to miał te tendencje dotyczyć, ale niewątpliwie bardzo fajny piłkarz, no też y, nieprzypadkowo zostaje się królem to strzelców i potem się odchodzi do, na, do, do najlepszego klubu na Cyprze, fajny kolega, fajny by, fajny, fajny Przyjacie, ale y, jakby ten, ten, ten temat, ja, 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 ja go tylko odbieram w tej formie i w innej nie. Aha, tutaj mieliśmy jedno pytanie do Pana od tak. naszego Wiza, który zostawił właśnie pod, e, pod postem. Pan Emil pytał, czy w tamtych czasach, no bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest taki kult Roberta Lewandowskiego, tak. zdrowego odżywiania się, praktycznie nie korzystania z żadnych. Z, z, z z uciecz, nie, chodzenia, nie chodzenia na tak dokładnie, aha, na imprezy, nie, nie, nie picie alkoholu. A jak było w tamtych czasach? Czy, e, no bo. Tajemnicą Policjana jest, że, że, że alkohol nie przeszkadzał wtedy w uprawianiu sportu. Czy faktycznie tak było? No być może i nie przeszkadzał. Ja, ja, ja uważam, że te, to dzisiejszy ten kult, to Roberto oczywiście jako piłkarza tak, ale czasami te, te właśnie diety, te e, suplementy to już... E, w moim odczuciu to urastają już do absurdu, bo, bo, bo już y, praktycznie byś nie mógł się napić w ogóle nie wiem, wody gazowanej, Coca-Coli, nie mógłbyś zjeść jakiegoś fast fooda. Oczywiście to nie jest, powiedzmy, wskazane na profesjonalnym uprawianiu piłki, to, to nożne, ale też jakby trzeba, nie można wszystkiego generalizować, że nic nie można zrobić. No zawodnik też jest człowiekiem. czyli są momenty, kiedy może sobie na pewno, że to y, rzeczy pozwoli, a są momenty, kiedy tego nie może to I zrobić. To po, prostu często po prostu trzeba znaleźć złoty środek. Często być ludźmi, nawet może częściej niż y, piłkarzami. Aha. Aha. Tutaj jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, no bo te słynne e, gadki motywacyjne, rozmowy motywacyjne trenera Janusza Wójcika w szatni reprezentacji, e, no to już znamy wszyscy, że tak. kiełbasy do góry, golimy frajerów, tak. a jak trener wypowiadał się właśnie, zwracał się do, do Was, do zawodników e, na Syprze? To znaczy Rozmawialiśmy po angielsku. <grymnie> Starał się przynajmniej ten, bo wiadomo, no szatnia greckiego dla nas było się ciężko to nauczyć, więc jakby takim językiem bardziej dla nas dostępnym był, był język angielski. Myślę, że się na Cyprze też dużo się nie zmieni. Oczywiście wymowa. Czy szatnia to rozumiała? Wymowa w tym polska, sensie. przekaz polski <grymnie> tych słów, które zawsze to padały, kiedy ten był selekcjonerem, to był zupełnie inny oddzień, Natomiast w wersji angielskiej też zupełnie inny, więc, więc ten przekaz też był to, 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 troszeczkę inny. Ale myślę, że zawodnicy. Cypryscy bardzo szybko się nauczyli słowa na K i to im wychodziło najlepiej. Aha, aha. Czyli dobrze to rozumieli, oddawało ja, intencje sprawy. Chyba tak? takich słów, takich rzeczy bardzo szybko się łapie, to, czy to się gra na Cyprze, czy w, w innym kraju. To bardziej bawiło, czy bardziej motywowało? Myślę, że bardziej ich bawiło. Myślę, że Cypryjczyków to bardziej ba, to, A was, to bawiło. Polaków. Znaczy myśmy byli do tego przyzwyczajeni, że ten LF Wójcik ma specyficzny z, z, sposób prowadzenia zespołu zarówno na boisku, jak i w szatni. I do tego po prostu trzeba się przystosować. Ale członkowie reprezentacji jeszcze tej olimpijskiej, później wspominali e, trenera Wójcika i mówili wprost, że z jednej strony ich to. Trochę bawiło, bo wiadomo, że to co wypowiadał było śmieszne, ale, ale dzięki, temu, dzięki, tem, tak. dzięki temu też ściągało z nich jakąś Presje. presję dodatkową. Pan ja, to też ja myślę tak, że, że yy, trener, yy, trener Włócik robi to przede wszystkim dla, 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 dlatego, żeby z nas ściągnąć z, z naszych barków tą presję, ten stres, który zawsze czeka. Że nie ma czegoś takiego, że zawodnik wychodzi na mecz i, i nie czuje tego stresu albo, albo presji yy, kibiców, którzy są na stadionie, więc ten to robił dobrze. Może w formie takiej zabawowej, może trochę w formie y, jakiegoś tam y, drobnego przekleństwa, ale nam to pozwalało wychodzić na mecz mniej drobnego, takim zez... drobnego przekleństwa. No powiedzmy to w cudzysłowie, <laughs> że to było drobne przesłanie, ale tak to było w dobrej wierze i nam naprawdę to pomagało. To co przechodzimy do bieżących tematów. Reprezentacja Polski i losowanie grup mistrzostw świata. Losowanie odbędzie się w najbliższy piątek my przygotowaliśmy koszyki. Jak wyglądają e, koszyki, rzucimy sobie na to okiem. O, jak widzimy. Je, Właśnie pokazujemy. My jak, znajdujemy grupa, się w koszyku pierwszym w czy pierwszy, na pierwszym, pierwszym koszyku. I, no tak jak już według chyba, Pana, grupa śmierci. Według mnie, grupa śmierci. Na pewno Polska, Hiszpania, y, Szwecja i Nigeria. A według Pana taka najlepsza, jaka nam mogłaby trafić? Myślę, że y, Polska, Peru. Iran i Panama. A to Nigeria mnie tak zastanawia, czemu Nigeria w grupie śmierci? L Zawsze z zespołami afrykańskimi się bardzo ciężko gra, to jest taki atletyczny to futbol, troszeczkę to siłowi, a jednocześnie poparty dobrym wyszkoleniem technicznym, więc na pewno, zresztą Nigerian nie raz to udowadniała w tych, w tych wielkich imprezach, że, że, że potrafi się postawić każdemu. Tak, zadajemy to pytanie bardzo często, czego możemy się spodziewać w ogóle na tych mistrzostwach świata, bo tutaj e, te apetyty po Euro 2016 we Francji bardzo urosły i ludzie już mówią o medalach. Ja myślę, że, 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 że powinniśmy też troszeczkę zejść, zejść na ziemię. Może nas wszystkich troszeczkę myli to, to miejsce w tych rankingach, bo na, bo na tą chwilę boda, że jest, jest siódme. Natomiast troszeczkę chyba nas wszystkich też y, y, Kubeł Zimnej Wody po meczu w Kopenhadze, więc, więc też zdajemy sobie sprawę, że, że nie jesteśmy już takimi piłkarzami, jak jakimi byśmy chcieli być i, i nie wszyscy się, 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 się nam będą kłaść, więc y, czeka nas bardzo ciężkie obojętnie jak, jaką grupę nie wylosujemy. To są mistrzostwa świata. Tam już nie jadą słabe uszy, więc wydaje mi się, że czeka na śnieżki. Oczywiście su co sukcesem będzie wyjście z yy, grupy, ale niewątpliwie nie będzie to bardzo łatwe z zadanie. Jeszcze tylko małe sprostowanie, jeżeli chodzi o, o losowanie grup. Yy, tylko dwie reprezentacje z tej samej federacji mogą być yy, mm -hmm. w tej samej grupie, więc Aha. nie możemy trafić i na, i na Hiszpanię, tak, i, tak. Na, i na Szwecję, więc może to i lepiej, bo rzeczywiście no, ze Szwedami nam się... Trafimy na Amerykę się... Południową lub, lub, yy, lub Afrykę. Tak, no ja mówię, Mistrzostwa świata mają to do siebie, że nie ma słabych zespołów, więc to też trzeba wziąć, wziąć, wziąć pod uwagę. I na kogo byśmy nie trafili, to musimy naprawdę to zagrać na 150% swoich, na 150 swoich możliwości, żeby o czymkolwiek myśleć. A, a myślę, że każdemu marzy się wyjście z grupy. Pamiętamy dwa ostatnie mundiale naszej reprezentacji. W 2002 roku trener Engel zapowiadał, że jedziemy w tak, tak. no, I że... dlatego też w tym kontekście powiedziałem, że lepiej czasami mieć troszeczkę pokory i nie mówić o tym głośno. Oczywiście zawodnie gdzieś tam w głębi swoich myśli, czy w głębi, czy w głębi swojego to serca myśli, myślę, że no, kiedy, jak nie teraz. Dla niektórych z zawodników to, to znaczy kadry jest to ostatnia wielka impreza, więc też oni sobie zdają sprawę, kiedy. Jak, pokazujemy jak, teraz, jak teraz, pokazujemy nie teraz? Jak nie teraz? Grupy 2002 i Dokładnie. 2006. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo. Jakby Pan porównał reprezentację aktualną do tych reprezentacji z 2002 i 2006 roku? Wiadomo, że w 2002 roku, tak jak Mateusz powiedział, selekcjoner zapowiadał walkę o, walkę o, o medal. Medal, o mistrzostwo. I nawet. teraz pytanie, czy my, czy, czy my teraz mamy mocniejszy zespół i możemy liczyć na, na więcej? Czy, czy jakby ja myślę, że pomadzenie. mamy więcej indywidualności. No mamy z, no, nie ma co ukrywać. Mamy w, w swojej kadrze, w swoich szeregach to zawodnika, który no, stanowi o sile napędowe, nie, to nie tylko naszej tokady, ale i Bayernu, to Monachium i jest zawodnikiem, w to, w to wymienianym w pierwszym to rzędzie jako jeden z najlepszych na świecie. Więc y, samo też ilość bramek strzelonych w eliminacjach, czyli bodajże na 25 3, to 16 to bramek to Robert. Więc gdybyśmy te bramki pro, y, procentowo odjęli, to nie wiadomo, czy w ogóle byśmy awansowali. Jest to osoba, która nie wątpię decyduje o, o stylu gry naszej to kadry i, i decyduje o, o ich wynika, ale też jego brak w ostatnich dwóch meczach pokazał, że niestety bez tego co to, to zawodnika kadra Polski jeżeli chodzi o ofensywę ma bardzo duży problem. A co Pan powie w ogóle o zmiennikach, którzy dostali szansę w ostatnich meczach i z Urugwajem i z Meksykiem był Jach, Świerczok, Góralski, Makuszewski, Wilczak. Jak no, jest to tak wypadło? zwany przegląd wojsk, więc trener Nawałka musiał to zrobić. Mamy do mistrzostw świata troszeczkę więcej niż pół roku, wi wiadomo, że w tym się będzie się opierał nie na tylko na 23, ale tam na 33, czy nawet tu więcej to, to zawodników, żeby im się przyglądać to systematycznie przez te kilka miesięcy. Natomiast myślę, że już w głowie ma swój plan, kto pojedzie na temiosem y, y, świata. Jeżeli tylko naszych wszystkich człowiek, to zawodników ominą urazy, będą zdrowi, nie wiadomo, co to Tomilkiem, czy będzie w stanie dojść do 100% pewno to nie wiadomo, co z Krychowiakiem, który gra od tego, co grał rok, czy półtora roku temu, to teraz z to zawodnika, a to też jakby nie było komplikuje troszeczkę To, to bierze Pan pod uwagę możliwość, że. Krychowiaka w ogóle zabraknie nam mundialu. Nie, wydaje mi się, że nie. Myślę, że jeżeli, jeżeli to, to Krychowiak będzie grał sto, systematycznie tą, do tej formy, to wróci, a też jakby na tą chwilę to się nie zapowiada, bo już widzimy też, że w ostatnim meczu teraz tylko Ławka, a jemu jest, jest potrzebna przede wszystkim gra. Tym bardziej też teraz dziwi ta decyzja, że postanowił pojechać do, do swojego klubu, a nie zostać i grać z Meksykiem, bo tych gier jest mu jednak potrzeba. A spośród tych zawodników, których przed chwilą Mateusz wymienił, czy pan widzi chociaż jednego zawodnika, który rzeczywiście i realnie może liczyć na grę na Mundialu? Cały czas wszyscy mówią o Yahu z Zagłębia Lubin, a poza tym to chyba nie ma takiego piłkarza, który, który ja, rzeczywiście może liczyć. Jeżeli mówiąc o Yahu, czy to też jest za, za, jakby za daleko myślę, patrzymy. Myślę, przypadku. że za wcześnie i już za daleko patrzymy, czy on będzie tym zawodnikiem, który będzie powiedzmy, może w jakiejś naj, w niedalekiej przyszłości, tak, on będzie w wcześniej później być rozdział. może będzie karze. decydował o czymś tam w przyszłości, natomiast są tylko dwa mecze towarzyskie, one wyglądały tak, jak wyglądały. Dla jednych były to rozegrane źle, dla niektórych, że wy, 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 wyróżniającą się osobą był. Był ja, ja, ja myślę, że, że jeszcze chłopak ma czas. Dopóki ten nasz, ta czwórka obłońców jest zdrowa. To myślę, że jak nie ma nie ma szansy. Oczywiście on będzie brany pod uwagę w, w przypadku jakiegoś urazu, ale chyba nie, nie do pierwszej jednastki. Panie Sławomirze, zapytam tutaj o fachową opinię trenera. To ustawienie 3-5-2, jakie ostatnio trener nawałka testował, to jest, to jest dobre rozwiązanie? Nie wiem, ja jestem zwolnikiem, że czasami nie potrzeba zmieniać tego, co idzie. Jeżeli idzie, idzie to ustawienie, nie wiem, czy nazwać systemem 4 2, 3, 1, czy 4411, możemy to różne, wza, wza, w zależności jak jest ustawiony milik z Lewandowskim. Natomiast wydaje mi się, że nie trzeba zmieniać cze czegoś, co już odpaliło i co funkcjonowało przez kilka lat, przynajmniej od, od, od momentu, kiedy podobno objął jesteśmy Adam jesteśmy przewidywalni przez to, że cały czas gramy tym samym systemem dla rywali. No to jesteśmy łatwiej do przeczytania no to możemy jak, jak bajeczka przed... O Barcelonie, tak? To przeszła na system, jak pozbyła się Najmara przez następne 4-2, niby to jest wszystko czytelne, a są na y, pierwszym miejscu. Niekoniecznie z tym, z tym, z tym bym się z to zgodził. Przewidywani jesteśmy w tym, że mamy Lewandowskiego i każdy wie, musimy wykryć to, to y, Lewandowskiego, żeby Polska nie stwarzała sytuacji. I boję się, że to będzie też w jakimś sensie polowanie na y, Roberta, na. I tak jak było na euro, tak? Tak, jakby. w podobny sposób I, i Robert też miał ciężko się przebić. Tylko jedna to bramka, gdzie każdy myślał, że Robert y, będzie tych strzelał tych bramek jak na zawołanie, jak w do tych, tych meczach, a okazało się inaczej i, i boję się, żeby to nie była podobna sytuacji teraz. Czyli ta gra piątką zawodników w środku boiska na takie zespoły techniczne, to nie jest to też takie rozwiązanie, że, że akurat tak musi być. Ale to jest też system 4-5-1, prawda? Więc też Robert nie jest zawod, za, zawodnikiem, który stoi tylko w szesnastce. W on, on biega praktycznie wszerz i wzdłuż, on się bardzo często też y, y, cofa po tą piłkę i my z reguły też gramy tą piątką, jeżeli, uw, y, trzeba, jeżeli uwzględnimy Roberta, który się cofa po, y, to, y, to po tą piłkę. Więc wydaje mi się, że najlepszym dla nas układem jest jednak ta czwórka z tyłu. Przede wszystkim czwórka z tyłu, y, piątka w środku i ta jedna wysunięta, czy to będzie Milik czy y, Lewandowski. Czyli podsumowując jeszcze... Pana nadzieję, jeżeli chodzi o, o mundial, co będzie? Sukcesem? Samo wyjście z grupy, czy jednak wyjście z grupy i przejście jednej, jednej fazy? Pucharowej? Ja myślę, że fajnie byłoby powtórzyć sukces z Mistrzostw Europy, tak? Mm. Czyli wyjście do, z grupy i tej jednej y, 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 to rundy pucharowej. I to na pewno będzie y, sukces z To y, piłki, zdajemy sobie sprawę, tak jak powiedziałem we To wypowiedzi, że pewien okres się kończył u nas, tak? Bo już mamy co zawodników kilku, to powyżej to 30 -tego to roku życia i naszym zadaniem teraz jest szukać y, następców. Na tą, na tą chwilę ich nie mamy, więc to jest jakby problem w, naj, w perspektywie najbliższych lat. To ja zamykając temat piłkarski, jeszcze mam jedno pytanie do pana. E, też wątek wspominkowy. Kaja Szymańska zapytała, jak wspomina pan swoją przygodę Stalią <coughs> i Kalis. Kalisz. <coughs> Dokładnie. Z z bardzo, fajne, bardzo fajne, bardzo <coughs> fajne miasto, bardzo fajni ludzie do współpracy. Miałem bardzo fajną ekipę. Szkoda, że ten klub jako sama Kalisza już nie istnieje, bo, bo są tylko grupy młodzieżowe, Ta, to się nazywa KKS Kalisz, więc grają na poziomie trzeciej ligi i mają cały czas realną to szansę do awansu do drugiej. Powstaje piękny obie, zresztą miasto Kalisz pod względem sportowym bardzo się rozwija. Powstała sztuczna płyta z oświetleniem nowy, nowy stadion, więc w perspektywie najbliższych lat może to stanowić o, o sile przynajmniej na tym, na tym gruncie drugiej ligi. No to dobrze pytać, bo przynajmniej się można czegoś ciekawego dowiedzieć. Sławomir Majak był naszym gościem, dziękuję panie Sławomirze. Dziękuję również. Pięknie. I tyle od nas, czwarty odcinek, damy z siebie wszystko, Sławomir Majak dzisiaj był naszym gościem, porozmawialiśmy i o Widzewie i o trenerze Januszu Wójciku reprezentacji Polski i co? I zapraszamy na kolejne odcinki. I zapraszamy do śledzenia WP Sportowe Fakty, szczególnie w tym tygodniu, dużo będzie się działo jeżeli chodzi o Reprezentację Polski. Przygotowujemy specjalny program live chyba już od godziny 16. W, tak, w piątek. Z losowania ja wybieram się do Moskwy, więc też postaram się podesłać trochę ciekawostek, tak więc bądźcie z nami. Widzimy się na WP Sportowe Fakty. Do zobaczenia. Do zobaczenia.